Tu gigantyczny błąd z mojej strony. Siemanko widzę, witajcie, przed wami Fox 155, czyli nowy czołg, który możecie zdobyć m.in. za 12 tysięcy obligacji w sklepie za obligacje. Jeżeli sobie klikniecie sklep i tu jest taka zakładka jak przedmioty za obligacje, no to możecie zauważyć, że jest dostępny Foch. Ja Focha mam od bardzo, bardzo dawna. Kiedyś ten Fox 155 był w drzewku, no ale został on zamieniony na Focha B i osoby, które posiadały tego Focha, dostawały właśnie Focha B i Focha 155. W taki sposób ja dostałem. Można go było zdobyć na czarnym rynku za chyba 20 milionów kredytów. Teraz można za 12 tysięcy obligacji. Czy warto, czy nie? No to dowiecie się w tym odcinku, w sensie taką moje podsumowanie, bo ja naprawdę tym Fochem prawie w ogóle nie grałem. Jeżeli wejdziecie sobie w statystyki moje, no to ja mam 4 bitwy, 2000 damage'a, na Fochu B mam 16 bitew, 3700. Ja szczerze, no od razu wam mówię, nie jestem fanem takiego rozwiązania i ogólnie tak szczerze niszczycieli, ale trochę bardziej rozgadam się w trakcie bitwy. Moja załoga jest bardzo słaba, nie wiem, nigdy nie miałem jakiejś dobrej załogi na francuskich niszczycielach, a niestety nie mam już żadnych podręczników, żeby ją doszkolić. Też tak możecie się spodziewać, nie mam żadnych modyfikacji polowych, więc to będą bitwy Fochem po długiej, długiej przerwie. Zobaczymy, do czego będzie zdolny. Jeszcze zanim przejdziemy do bitew, to polecam wam portal Eneba. Możecie tutaj kupić gry po fajnych cenach. Jest też specjalna zakładka i oferta płać z PayPal, z kodem PayPal. Macie dodatkowe rabaty, też jest mój kod Kamiliter, który daje wam dodatkowe 3% zniżki. Zapraszam serdecznie i lecimy już z bitwami. Dobra, mamy mapę Karelia. Pojadę sobie standardowo jak na niszczyciela po lewej stronie. Tam ustawię się defensywnie, może kogoś uda mi się przesnajpić. Co można powiedzieć o Fochu? Na pewno bardzo dobra penetracja. Zwykłe pociski mają 293 penetracji, a mamy potem hity, które mają 395 tej penetracji. No i to jest wartość, która ze spokojem wystarczy nam tak naprawdę każdy czołg. Jeżeli ktoś się dobrze skontuje, to i tak go nie przebijemy, i tak. Ale jeżeli będziemy kogoś mieli przebić jakieś słabe punkty, no to na luzie każdego przebijemy. Ładujemy magazynek. Magazynek 3 pociski, które mają alfa 750. Jest to naprawdę, niby się wydaje spoko na papierze. Jednak, o, może mi się uda odejść jakiś strzał. Wychylisz się? Wychylił się. Aha, nie trafiłem. Jednak mamy 5 sekund pomiędzy pociskami. I to powoduje, że to już nie do końca ma sens magazynka, ponieważ na 10 poziomach jest dużo czołgów, które tak naprawdę medów przykładowo, które ładują te okolice 5 sekund. No i jeżeli do kogoś strzelimy, to przez te 5 sekund nasz przeciwnik zdąży się odwrócić, gdzieś się schować czy coś. I to trochę sprzecza się z ideą magazynka według mnie. Dlatego ja nie jestem fanem i nie uważam, że ten magazynek jest super świetny, bo znaczy ja byłem trochę zdziwiony, że dużo osób na przykład na czacie, na Twitchu mówią: o, Foch jest za obligacje, pewnie jest fajny, bo fajny magazynek. No mi się wydaje nie do końca, w szczególności jeżeli grasz niszczycielem, ty grasz z drugiej, trzeciej linii i oddajesz strzał, no to gościu już najprawdopodobniej się schowa i często, tak jak widzieliście, ja oddałem strzał w tej sytuacji, do tego STB-ka nie trafiłem, miałem dwa pociski i co, ładować 45 sekund, czy nie ładować? To jest taki ogromny dylemat, no bo nie wiem do końca, co się wydarzy i nie jestem w stanie tego skontrolować, czy przeciwnik będzie się wychylać, czy nie. No i na nowo ładuję właśnie ten swój pakiecik. Co prawda, no to penetracja jest fantastyczna i w niektórych momentach jak najbardziej będziecie mogli oddawać całe magazynki, jednak nie uważam, że to jest takie częste zjawisko i to jest czołg mocno sytuacyjny. W takim sensie, że no nie zawsze będziecie mieć dobrą bitwę na tym czołgu i to wydaje mi się, że osoby, które mają tego Focha w garażu, się ze mną zgodzą. Jeżeli nie, to śmiało piszcie komentarze, jakie wy macie zdanie na temat tego pojazdu. Ja oczywiście mogę to swoje zdanie zmienić, jeżeli pogram mniej więcej, nie mówię, że nie. No ale na ten moment jakiś ten Foch na mnie takiego wielkiego wrażenia nie zrobił. Jeżeli mogę porównać 10 tier, jakie są za obligacje, no to mamy fantastyczne 121B. Naprawdę dobre M60 po zmianach, które kiedyś nie było aż takie dobre i nie miało takiego pancerza. Mówi to osoba, która przez chyba ponad rok czy dwa lata markowała M60 i przeklinała na ten czołg nie wiadomo ile, ale tak, powiem zupełnie szczerze, że według mnie M60 jest naprawdę fajną maszynką. O, przebiłem obiektor 430, bałem się, że go nie przebiję. No i to jest taki typowy przykład, jeżeli walczymy takim niszczycielem czołgów typu Foch. Mamy tą taką belkę, to miejsce, dolna płyta, tak naprawdę tego pancerza, jak ktoś przeładuje na złoto, to za dużo nie mamy. Wyjeżdża 121B, przebiłem, no i tu może wyjść całkiem fajna wymiana, bo zdążę oddać kolejny strzał. Niestety
Nikt mi nie pomoże i chyba zginę. No 102.1b jest bardzo obita. Oni wiedzą, że ja ładuję. Nie wiem, czy mi TVP zdąży przyjechać z pomocą. No trochę się wystraszył. 25 sekund. Dojeżdża ten TVP. Dobrze, skończył 430 i skończył mi 102.1. Okej, okay, super. Ten TVP... Oj... Może też mnie skończyć niestety, ale odbił się raz. Ma dwa pociski chyba. No i niestety przebił mnie dwa razy. No i 2000 damage'a niestety. No tak się prezentuje pierwsza bitwa. Jakoś nie jestem zadowolony z niej. Szkoda, że zginąłem. Może jeszcze bym coś więcej zrobił. No ale lecimy oczywiście dalej zobaczyć co i jak. Team Elsdorf z ósemkami wyrzucony właśnie został. No i po drugiej stronie mamy lodówkę. U mnie foch. Zobaczymy jak to wszystko będzie też. Przez to, że to moja załoga jest dosyć słaba, brakuje mi tego kamuflażu, no i zasięgu widzenia i tak dalej. Zdecydowałem się, że zagram na wyposażeniu takim zdecydowanie bardziej pod celność, czyli mam tutaj ulepszone celowanie, system naprowadzania i wentylację. Takie tutaj parametry chciałem powiększyć, znaczy polepszyć właśnie celnością. Ja nie jestem takim graczem, który, że tak powiem, nadaje się, żeby grać niszczycielem. W takiej drugiej, trzeciej linii cały czas. I ja lubię grać agresywnie momentami, czasami nie mam tej cierpliwości niestety, a to jest bardzo ważne. Ja trochę nie mam takiego odpowiedniego stylu gry, chciałem właśnie wam przekazać do grania niszczycielami, ale postaram się oczywiście zagrać jak najlepiej. Musiałbym trochę po prostu więcej nimi pograć. Widzę, że ta ebola przejechała sobie ósemką i mnie trafiła i przebiła. Chciałem właśnie oddać jakiś strzał. Aha, i siódmy też tu jedzie. Ustawiłem się w takiej pozycji, bo chcę strzelać do czołgów, które pojadą dookoła tej górki. Właśnie jakby tu przejeżdżały, obok tego kościoła te czołgi, no to wtedy powinny by dostać ode mnie jakąś pestkę. O, jest Progetto. Czy kościoła, zamku. No, ale niestety nie trafiłem. Aha, i z siódmy w ogóle się na nie wychylił. Szarfu, który mnie przebił. No nie wiem, totalnie nie mogę się odnaleźć. W bitwie. 430, uwierzę do okna, nie wiem czy go, znaczy no po władzie na pewno go przebiję, tylko nie wiem czy ja to trafię. O, trafiłem pierwszy strzał, super. I z siódmy też kombinuje cały czas właśnie na tym środku. Przeciwnik zagrał bardzo agresywnie. No i nie chciałem ryzykować. No i to jest moment, który bardzo nie lubię, bo mam jeden pocisk i ładować 43 sekundy, czy ktoś się wychyli. Widzimy, że ten obieg podjeżdża, ten istrza też tam wjechał. Is 7 podjeżdża bardzo agresywnie. Ja po prostu nienawidzę niszczycieli, że przez to, że ten Is 7 może sobie podjechać, zagrać na wieżę, widzi moje włazy, a ja mu nic nie mogę zrobić. No i znowu muszę się jakoś wychylić. Mocno. Dobra, przebiłem ten strzał, on się ode mnie jakimś cudem odbił. I go wykończyłem. Super. Nie ma ISA 7. No w takim bezpośrednim starciu 1 na 1 ten magazynek zrobi oczywiście robotę. Zdecydowanie duży błąd popełnił IS 7. Bitwa jest całkiem wyrównana. Obieg 279 może, że tak powiem, tu rozdawać karty. Ma Himmelsdorf i no jest fantastycznym czołgiem. Więc chyba chciałem podjechać i jakoś pomóc moim sojusznikom z nim. Obstawiam, że pewnie większa część nie potrafi go przebić z mojej drużyny. A ja jestem właśnie tym czołgiem, który jest odpowiedzialny za zniszczenie go. Okej, ten obiekt się tak odwraca. Oj, przepraszam cię, lwie. Skorpion będzie się wychylać na obiekta. Ja załaduję pociski hit na tego obiekta. Widzimy, że obiekt ucieka. Zdaję sobie z tego sprawę, co się chyba wydarzy. Fajny strzał od 430. No i teraz nie mam tego komfortu. Nie mam tego komfortu wyjazdu na obiekta 279, ponieważ jestem już na jeden strzał od niego. Pytanie, czy jechać? Nie no, jadę od środka. Ze środka wychyla się na nich na plecy. Lodówka nie powinna mnie strzelić w plecy. Leopard będzie w oknie. Aha, ten obiekt się odwraca. Wjeżdża do okna. Obiekt z 279 strzelił. On będzie tu przejeżdżać. Tu będzie przejeżdżać na bank. Oj nie, trochę... Ja... Nie, on się zatrzymał dlatego, że ja zostałem wykryty, a ja chciałem ustawić się, żeby go strzelić i ewidentnie źle się ustawiłem. Mogłem jakby bardziej go wpuścić, to znaczy być kilka metrów schowany i wcelować się w tą
szparę, a za mocno się wychyliłem, przez to on się zatrzymał i dopiero potem przejechał. Tu gigantyczny błąd z mojej strony. No i tak jak się spodziewaliście, przegraliśmy tę bitwę głównie przez mój błąd. Moja drużyna przegrała, dlatego że ten obiekt 279 mając 400 punktów wytrzymałości był nieprzebijalny przez naszych i zobaczcie, że zrobił 9,5 tysiąca. Gratulacje Sopalek, nie wiem czy markujesz obiekta 279, czy nie, 4700 damage'a, 87. No naprawdę zacne statystyki, to jest pewnie polski gracz, pozdro. No ale my lecimy dalej z tym fochem. Może zagram jakąś lepszą bitwę na tym odcinku, mam nadzieję. Okej, mamy mapę Tundra. Tutaj totalnie nie wiem, co powinienem zrobić. Ale ustawię się po prostu na środku, żeby może przestrzelić te czołgi, które będą snajpić, tylko że nie przeładuję mojego magazynka i tak. Ja jak grałem fałką i markowałem fałkę, to bardzo często grałem w tych okolicach tego mostu na tej mapie. Jakoś tak wtedy potrafiłem czy to szybko dorotować na lewo, czy na prawo. Na razie po prostu się tak ustawię i poczekam na ten rozwój wydarzeń. 15 sekund jeszcze ładuję. Mogę wam powiedzieć jeszcze odnośnie obligacji. No to tak, mamy M60, mamy 121B odnośnie czołgu 10 tyru za obligację. Też jest FO215B, tylko FO215B za dużego sensu chyba nie ma, jeżeli możemy mieć Super Conqueror'a, który tak naprawdę jest lepszą wersją tego FV-a. Zupełnie szczerze, ale FO215B nie jest zły, jest naprawdę fajny. Jeżeli ktoś nie ma Super Conqueror'a, to polecam. Odnośnie focha, no to jest trochę inny niż foch B. Ma zupełnie inny tak jakby styl takiego magazynku. No bo foch B ładuje, ma 6 pocisków po 400 i ma krótki czas pomiędzy pociskami. Dlatego mi bardziej podoba się styl takiego focha B. Dlatego, że łatwiej kogoś zgąskować, kogoś gdzieś od razu wypompować, że tak powiem. No i wtedy no po prostu łatwiej mi się gra według mnie. To jest taki magazynek na jeden czołg, a taki magazynek 3 pociski po 750 to mocno, mocno sytuacyjny. Nie mówię, że foch B nie jest sytuacyjny, no bo też jest, ale oczywiście jakby ja nie jestem fanem tych niszczycieli, no bo pancerz na 8, może 9 tiary ze zwykłej amunicji jest spoko. Co prawda dwa duże weak spoty, w które i tak każdy strzela. Ze złota każdy 10 tier nas przebija i tego pancerza nie mamy. No i ogólnie to według mnie jak ktoś naprawdę chce coś kupić za obligacje, to lepiej niech zbiera sobie te obligacje. Na przykładowo Chieftaina, obiekta 907 z kampanii, bo ostatnio był taki model, że można było wylicytować naprawdę sporo rzeczy. Czy obiekta 780, może będzie coś nowego w warsztacie, coś ciekawszego, innego. Nie wiem jak to będzie wyglądać naprawdę, to czas pokaże. Ale kampania klanowa, bo to pewnie o to też pytacie czasami, najprawdopodobniej będzie lipiec, sierpień. Czy będzie... O kurczę. Czy będzie Chieftain? Czy będzie obiekt 907? Nie wiadomo. Jakby nie wiadomo, jakie to będą zasady. Czy będzie ten sam model, czyli przez licytację będzie można zdobyć więcej czołgów? Nie wiem. Nie pytajcie mnie o to, to pewnie czas pokaże. Mogłem poczekać i strzelić go później, ale nie wiedziałem, że on się cofnie. No i 3 do 0 i gdziekolwiek bym się wychylił na pierwszej linii, to ja nie jestem w stanie jakby, wiecie, dobrze się wymienić, dlatego że no nie mam tego pancerza. W sensie, gdziekolwiek każdy będzie się we mnie wychylać, no to on odda mi darmowy strzał w te garnki, a ja nic nie zrobię. I przez to bardzo nie lubię ogólnie grać niszczycielami, czy też grać fochem. Może zmienię swoje zdanie, tak jak mówiłem wcześniej, jak więcej pogram tym czołgiem, może w najbliższym czasie pogram trochę na streamach fochem i trochę jakby nauczę się nim grać, bo ja też ekspertem odnośnie niszczycieli nie jestem. To jest no, pewna rzecz, jeżeli oglądacie mój kanał od dłuższego czasu, to doskonale wiecie. Nie wiem, czy lodówka mnie nie złamszotuje teraz po prawej stronie, no ale wyjeżdżam, bo chcę zrobić jakiś damage, bo jest 5 do 0. Mamy asetę, no i z taki magazynek powinien wyjść fantastycznie. No bo oddam sobie te 3 strzały, wszystko powinienem przebić. Tego FA można łatwo nawet podpalić. Aj, nie udało się podpalić. No i schowałem się od lodówki i focha przez tą górkę. Oni nie mogli do mnie strzelić. Czy ja w ogóle zdążę przeładować kolejny magazynek? Nie wiem. 30 sekund do końca. Dostałem silnik. 20 sekund. No, chyba zdążę. Chyba zdążymy coś jeszcze tu postrzelać. 10 sekund. Ten foch dużo nie ma, pewnie pestek. Okej.
Dobra, dobiłem focha. Lodówka odwrócona. Super. A i nie zdążyłem. Jest jeszcze 260. I po lewej jak pancer. Nie wiem, czy zdążę. A i nie zdążyłem. No to szybko po jak pancera. No te francuskie niszczyciele są naprawdę mobilne. To też trzeba sobie powiedzieć wprost. No, dałem taki strzał, bo pewnie chyba już nie zdążę dojechać. Nie wiem, mogłem tego nie strzelać. Ale tak liczyłem. Może poszczęści mi się. No widzicie, że i tak nie zdążyłbym dojechać. Chyba. Chociaż... Nie no, możliwe, żebym go skończył, jakbym miał. No teraz to bym na pewno skończył. Ale no nie sądziłem, że ci wszyscy gracze będą się odbijać. Na pewno bym go skończył. Trudno. No czasami tak jest. O, udało się zdobyć oznakę pierwszej klasy. Szkoda, że nie ma tej M-ki, ale no 3900. Ja jestem zadowolony już z takiego wyniku na tym czołgu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, czegoś się nauczyliście. Jeżeli z czym się nie zgadzacie, macie jakieś inne zdanie odnośnie tego pojazdu, to śmiało dawajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o Fochu 155, czy macie go w garażu, czy nie. No i to tyle tak naprawdę ode mnie. Nie zapomnijcie ocenić filmu, zostawić subskrypcji. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, to elo.